Witam Cię Człowieku Rozumny, nazywam się Dawid Myśar, to jest program Przegląd Sprawek Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. W poniedziałek kilka godzin świat musiał przetrwać bez Facebooka i Instagrama. Czy w tej historii jest jakieś drugie dno? Papież Franciszek wraz z innymi prominentnymi osobami adresuje ważne problemy. Jaki nekrolog musiał zbanować zatroskane o losy świata Twitter? Szokujące wyniki badań na temat transseksualnych sportowców. Pobożne zwierzęta w Sosnowcu z okazji Światowego Dnia Zwierząt w poniedziałek uczestniczyłem w Mszy Świętej. Zanim przejdziemy do rzeczy standardowo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. Tutaj nie ma reklam, ten kanał rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do patronów tego kanału, to szczegóły są pod filmem. Zapowiadałem, że dzisiaj podam termin Mszy Świętej w intencji patronów, natomiast podam ten termin w najbliższy poniedziałek. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronów, uważasz, że fajnie, żeby ten kanał się rozwijał i że ma on sens. To zachęcam Cię, żebyś zajrzał pod film, tam są szczegóły, jak można to zrobić. Teraz przechodzimy do rzeczy. Ostatnio zrobiło się troszkę gorąco wokół firmy Facebook. Niedawno jakaś kobieta, po angielsku to się mówi whistleblower, nie ma chyba polskiego odpowiednika, sygnalista, osoba, która jakby zrywa zmowę milczenia i ujawnia jakieś szczegóły. Pojawiła się taka kobieta, nazywa się Francis Haugen i w programie 60 Minut. Ujawniła szokujące informacje na temat Facebooka. I o tym fakcie, że ta kobieta, pracownica Facebooka, zrywa zmowy milczenia i ujawnia jakieś szokujące informacje, donosiły nawet takie dosyć poważne telewizje. Poważne co mam na myśli nie duże, tylko powiedzmy takie rozsądne telewizje. Jako informację, no taką szokującą, zaskakującą, coś się będzie na pewno działo, ona obnaża teraz Facebooka. Generalnie jej doniesienia mówią o dwóch zasadniczych sprawach. Pierwsze, najważniejsze, że Instagram jest bardzo szkodliwy dla kobiet, dla poczucia wartości kobiet. Jeżeli kobieta zmaga się z jakimś poczuciem własnej wartości, swojego wizerunku, to długotrwałe używanie Instagrama jest szkodliwe. I to są badania, które sam Facebook przeprowadził, i ona teraz jakby ujawnia te tajemne badania. A druga sprawa, o której mówiła, to jest to, że Facebook troszkę za mało jakby kontroluje. Hate speech, mowa nienawiści, różne takie wzniecanie niewłaściwych postaw u społeczeństwa. Generalnie mówiło o tym dosyć enigmatycznie, natomiast tak naprawdę wszystko to, cała ta historia, to jest, moi drodzy, jakaś gigantyczna, gigantyczna ściema. Wszystko wskazywałoby na to, że sprytni ludzie, naprawdę tacy ludzie powiedzmy troszeczkę z większymi wpływami niż, niż ty i ja prawdopodobnie robią tutaj coś, co jak zwykle przedstawiane jest. Owcom, jednym idącym na strzyżenie, czyli nam, jako coś zupełnie innego. Najprawdopodobniej rzeczywiście Facebookowi trochę nie leżał fakt tych badań, z których wynika, że coraz więcej psychologów, psychiatrów łączy problemy kobiet z używaniem sieci społecznościowych. No, to nie jest wygodna wiedza dla firmy Facebook, i według mnie tam naprawdę bardzo, bardzo inteligentni ludzie usiedli i pomyśleli. Jak z tego tematu wybrnąć? I według mnie jest mniej więcej tak. Postanowili, co robią. Teraz za pomocą tego pracownika, który niby nagle ujawnia jakieś szokujące informacje, które w ogóle nie są dla nikogo szokujące, tam nie było żadnego szoku. Ona niby ujawniała, że są algorytmy. No przecież każdy wie, że są nie, może nie każdy się nad tym zastanawia, ale każdy może sobie doczytać, że są algorytmy Facebooka i mniej więcej jak się dobiera to, co widzisz na, na swoim. Wolu, no więc generalnie do czego zmierzam? To jest to, że oni postanowili połączyć temat problemów z poczuciem własnej wartości u kobiet, spowodowanych często wizerunkiem kobiet bijącym z Instagrama i porównywaniem się do tamtego wizerunku, postanowili połączyć z dalszym cenzurowaniem myśli konserwatywnej i myśli prawicowej. Ta kobieta po tym programie, jak wystąpiła, 60 minut taki program, wystąpiła potem przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. I to już było po tym poniedziałkowym wyłączeniu Facebooka i Instagrama na kilka godzin. W wyniku jakiejś awarii chyba. I ona powiedziała przed kongresem, że ona nie wie, z jakiego powodu nie było tych platform. Natomiast to dobrze, że przez kilka godzin poczucie wartości kobiet nie było obniżane, a jakieś niebezpieczne ruchy, konspiracje internetowe nie były kontynuowane. Coś w tym stylu. Generalnie, naprawdę, jakby się na tym chociaż chwilkę zastanowić, najprawdopodobniej oni szykują w Stanach Kolejny etap jakiejś gigantycznej cenzury wszystkiego co jest w internecie. Facebook stracił po tym poniedziałkowym wydarzeniu tam ileś tam pieniędzy, setki milionów. Tam chyba Mark Zuckerberg to setki milionów, cały Facebook na wartości to tam w miliardach. No to większego znaczenia tak naprawdę nie ma. To jest firma, której pieniędzy raczej nie zabraknie i ta firma ma perspektywę, podejrzewam, 50 lat. Tak. Co by było fajnie, gdyby powiedzmy udało nam się przez, no może 25 lat osiągnąć. Więc to, że oni teraz chwilowo jakieś tam dołek zaliczą, nie ma żadnego znaczenia. Najprawdopodobniej zechcą połączyć te dwa problemy, że niby korzystanie z takich mediów społecznościowych szkodzi człowiekowi, z tym, że niebezpieczne różne rzeczy sobie tam człowiek pisze. Więc zachęcam, żeby zapamiętać taką jakby hipotezę, że w przeciągu kilku miesięcy nastąpi jeszcze większa cenzura na Facebooku. I oczywiście nie będzie to cenzura, która będzie jakkolwiek utrudniała życie rozkwitowi rewolucji neomarxistowskiej. To na pewno. To będzie cenzura znowu wycelowana we wszystko, co jest tradycyjne, we wszystko, co jest konserwatywne, we wszystko, co się w ogóle jakkolwiek ociera o, o chrześcijaństwo. Taka jest hipoteza. Teraz w Stanach tam niby kongresmeni straszą Marka Zuckerberga, że skończyły się czasy Marku Zuckerbergu, kiedy mogłeś tam żerować na coś tam. Naprawdę w tym musi być jakieś drugie dno. Myślę, że Mark Zuckerberg doskonale wszystko to rozgrywa co się teraz dzieje. Facebooka nie ma przez parę godzin. Jakaś kobieta ujawnia szokujące informacje, które w ogóle nie są szokujące i donoszą o tym wszystkie lewicowe media, które przecież są ramię w ramię z Markiem Zuckerbergiem. To jest jakaś spora ściema. Jestem ciekaw, jak się dalej rozwinie temat Facebooka i Instagrama. Myślę, że będę Was o tym informował, bo to jest sprawa dosyć taka zasadnicza. Prawie 3 miliardy ludzi ma co najmniej jedną z tych platform, głównie Facebooka, więc zakładając, że ludzi chyba na świecie jest 8 miliardów, to patrząc na, powiedzmy, pełnoletnich, no to chyba można powiedzieć, że większość pełnoletnich ludzi, ktoś to musi policzyć mądrzejszy ode mnie, większość pełnoletnich ludzi na świecie ma Facebooka. Więc to jest platforma, która kształtuje w wielkim stopniu, jakby świat, jeżeli chodzi o światopogląd ludzi, o, o geopolitykę, o wszystko. Jeżeli większość dorosłych osób na świecie ma Facebooka, tak by wynikało z liczby 2,7 miliarda, bo tyle podobno Facebook ma użytkowników, no to mówimy tutaj tak naprawdę o o wspólnym połączeniu w większości mózgów światowych, gdzie jeden facet tak naprawdę sobie siedzi i może ustalać, bo jest naprawdę dosyć inteligentny no, i ma bardzo, 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 bardzo dużo inteligentnych ludzi wokół siebie, może ustalać sobie, co robić, żeby ten świat kontrolować, żeby wpływać na to, co myśli świat, a że od czasu do czasu wpadną w jakiś mały dołek, no, że teraz troszkę świat się zorientował, że jest bardzo dużo, bardzo dużo depresji, spowodowanych naszymi działaniami i bardzo dużo innych różnych negatywnych zjawisk, to oni dzięki swojej inteligencji, pieniądzom, wpływom, prawdopodobnie obrócą to jeszcze potem na swoją korzyść, więc dobijając do brzegu, może już w tej pierwszej sprawce jest jakieś drugie dno z tym, co dzieje się teraz w Facebooku. Idziemy do następnej sprawki. Babież Franciszek zorganizował w Watykanie spotkanie takich prominentnych ludzi, wielu z nich to raczej tacy trochę lewicowi globaliści, natomiast wszyscy wspólnie razem zaadresowali problem zmian klimatycznych. Pozwólcie mi zaprezentować trzy koncepty do refleksji nad tą współpracą spojrzenie współzależności i dzielenia się. Siła napędowa miłości i powołanie do szacunku. Papież skonkludował swoją wypowiedź tym, że pomimo różnic, że każdy z nas ma swoją religię, każdy z nas ma swoje duchowe tradycje, jak to ujął, natomiast żadne granice i żadne różnice między nami nie mogą stawać na drodze tego, żebyśmy w tej ważnej sprawie, jaką jest środowisko, stali ramię w ramię. Następnie papież Franciszek wziął udział w takim sympozjum na temat globalnej edukacji. Papież spotkał się z głowami innych wyznań, takich jak islam, judaizm, buddyzm, kalwinizm i inne. W swoim wystąpieniu dotyczącym globalnej edukacji papież zwrócił się do głów innych wyznań w ten sposób: Jeżeli w przeszłości nasze różnice stawiały nas po przeciwnych stronach, w dzisiejszych czasach widzimy w tych różnicach bogactwo. Różnych dróg przyjścia do Pana Boga oraz sposobów edukacji młodych ludzi do pokojowej koegzystencji. Następnie w tym samym tygodniu, wczoraj, w Święto Matki Boskiej Różańcowej, papież zorganizował w Koloseum spotkanie modlitewne przedstawicieli różnych religii. Podano się głównie o braterstwo między ludźmi i o dialog między religiami i między kulturami. W modlitwie wzięli udział imam islamu, kanclerz Angela Merkel. Franciszek wzywał do rozbrojenia ludzkiego serca, o to, żeby było mniej broni, ale więcej szczepionek. W ramach tego samego spotkania papież przewodził też modlitwie z przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich i wśród nich na przykład była kobieta, pastor, która też tam się modliła razem z nimi. Generalnie dla niektórych to jest prawdopodobnie wspaniałe wydarzenie, dla innych jest to jakby gwałcenie troszkę pamięci. 3000 męczenników, którzy zginęli w Koloseum, chrześcijan, zginęli za wiarę. 3000 osób z taką liczbą się spotkałem, zamordowanych po prostu tam ku uciesze, gawiedzi, tylko za to, że no nie chcieli się wyrzec tego, że Chrystus jest jedyną drogą do Boga, bo na tym polega męczeństwo. Więc w tym przypadku, jeżeli w tym samym miejscu, w którym. 3000 osób zostaje rozszarpanych przez zwierzęta, czy różne inne metody tam pewnie stosowano na nich, za to, że Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Tam modlimy się na przykład z imamem, czy tam z jakimiś innymi prominentnymi właśnie osobami z różnych innych wyznań. To nie wiadomo, czy to jest takie znowu bardzo super. I teraz chciałbym dokonać pewnego badania. Na tobie, mój drogi widzu. Czy jest wśród was ktoś, kto... Kiedy ja to mówię, odczuwa teraz pewną niechęć, dyskomfort, ale ona jest skierowana do mnie, pod moim adresem. Jestem tego ciekaw, dlatego że to jest niestety bardzo częsta postawa, z którą ja się spotykam, nie tylko względem siebie. Czyli jeżeli jest jakiś problem, z którym nie za bardzo wiemy, jak sobie radzić, to zastrzelmy posłańca, który mówi o tym problemie. Naprawdę rzadko w którymś środowisku spotkałem się z tym tak często jak w, w kościele katolickim. Że są pewne miejsca, w które nie patrzymy, ale jak ktoś zacznie mówić, zobaczcie, zobaczcie, no to on stanowi problem. Ten, kto to mówi. Bo on jakoś co, no, zburzył niepokój, chyba jakąś jedność, może coś tutaj zniszczył znowu, nie wiadomo co. To może już, żeby ten temat zostawić, bardzo proszę o modlitwę za papieża. Bardzo proszę o modlitwę za Kościół. Jesteśmy w miesiącu różańcowym. Mam nadzieję, że chociaż część z Was kontynuuje to, co tam ustaliliśmy w poprzednim odcinku, modlitwę różańcową w październiku, o zbawienie własnej duszy. To przecież też pośrednie, jest oczywiście za papieża, bo jeżeli każdy z nas zacznie modlić się o zbawienie własnej duszy i Maryja odpowie na tę modlitwę, no to żeby to zbawienie jakoś uprawdopodobnić, prawdopodobnie może i Kościół by musiał się zacząć jakoś tak trochę prostować. Natomiast no, zachęcam do modlitwy za papieża Franciszka i idziemy do następnej sprawki. Na Twitterze pewna matka ze Stanów Zjednoczonych zamieściła nekrolog, jej 37-letnia córka ostatnio zmarła. Jessica Berkulison zmarła niespodziewanie 7 września tego roku po przyjęciu magicznego eliksiru. Jessica była bardzo zdrową i żywotną 37-letnią młodą matką, która nie miała żadnych problemów zdrowotnych. W tym nekrologu pisała też szczegóły że ta 37-letnia kobieta była bardzo przeciwna przyjęciu tego eliksiru, natomiast była oddzielona od swojego dziecka w szpitalu, nie była w stanie odwiedzać swojego dziecka, więc w końcu uległa. No i tak wyszło, że, że skończyło się to właśnie w taki sposób. I Twitter zdjął ten nekrolog, dlatego że ta kobieta, jeszcze raz spójrzmy, napisała tak. Jessica zmarła na spowodowaną przez przyjęcie magicznego eliksiru chorobę trombotyk, trombocytopenia, to już jakiś lekarz musi powiedzieć, to jest coś z krwią związane. I Twitter uznał, że to nie jest dowiedzione. Nie można przecież, dlaczego ona twierdzi, że ta choroba, czy to schorzenie, czy to, co to, to się wydarzyło, to jakiś lekarz mógłby ewentualnie napisać, że nie jest przecież, że nie było przecież dowodu, że to nastąpiło w wyniku przyjęcia eliksiru, bo nie mogli podważyć jakby faktu, że odeszła do wieczności ta kobieta, młoda matka, i nie mogli podważyć faktu, jakby że dopiero co przyjęła eliksir. Więc nie wiem, co o tym sądzicie. Może dobrze, że Twitter chroni nasze oczy przed takimi niesprawdzonymi wiadomościami. Pozostawiam każdemu z Was do rozstrzygnięcia, czy firmy takie jak Twitter powinny w takich przypadkach usuwać nekrolog z rozpaczonej matki, czy może nie powinny. Każdy ma prawo do własnego zdania. Idziemy do następnej sprawki. W Anglii Medyczna Rada Sportowa, która doradza Ministerstwu Sportu, doszła do szokujących, Wyników pewnych badań. Zanim do tego przejdziemy, chwilkę o tym, o czym mówiliśmy może z miesiąc czy dwa miesiące temu, o tym, że niemieccy naukowcy zbadali, że jak dziecko nosi maseczkę przez cały dzień pobytu w szkole, to ma to zły wpływ na jego układ oddechowy. I wtedy rozmawialiśmy o tym, jak daleko może zajść zniewolenie człowieka w myśleniu samodzielnym bo jeżeli naprawdę jest ktoś na świecie, kto potrzebuje badań naukowych, niemieckich naukowców, żeby stwierdzić, czy dziecko w maserce przez 8 godzin w szkole to jest dobre czy złe dla jego układu oddechowego, no to znaczy, że już w zasadzie o niczym nie można pomyśleć samodzielnie, trzeba robić na wszystko badania. Natomiast teraz naukowcy w Anglii, medycy, doszli do wniosku, uwaga, uwaga, mężczyźni, którzy identyfikują się jako kobiety, wciąż pozostają biologicznie mężczyznami i mają pewną przewagę w sporcie nad kobietami. Nawet jeżeli obniża się ich poziomy testosteronu wciąż układ kostny, mięśnie dają mu przewagę nad kobietą w sporcie. To są szokujące badania. Słuchajcie, a tak zupełnie serio mówiąc, no to mamy do czynienia z jednym z tych zapędleń, o którym kiedyś mówiliśmy, zapędzeń ideologii lewicowych. Feministki walczą o kilkadziesięcioleci już o jakieś prawa kobiet, a teraz nagle faceci zabierają im miejsca na podjach. I stypendia w szkołach sportowych i tak Czemu w ogóle mówię o tych badaniach? Po pierwsze to jest trochę śmieszne, ale jest też to według mnie doskonały punkt wyjścia do tego, żeby zacząć myśleć w życiu samodzielnie. Według mnie używanie własnego rozumu jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Bardzo często spotykam się z takimi postawami u ludzi, jakby, że jest strach przed używaniem własnego rozumu. Wiele lat temu już pierwszy raz spotkałem się z takim argumentem, jakie są Twoje źródła, Dawid? Czyli ja coś argumentuję, mówię, słuchaj, no to jest tak i tak. Jakie są Twoje źródła, gdzie to jest napisane? I pamiętam swoje zdziwienie, że w ogóle wyklucza się to, że ktoś myśli samodzielnie. Trzeba przynieść źródła. I w niektórych przypadkach jest to zupełnie normalne, bo nie wszyscy na wszystkim się znamy, ale w niektórych przypadkach, jak na przykład to, czy mężczyzna, który myśli, że jest kobietą, jak zaczyna rywalizować z kobietami bije się z nimi na ringu, gra z nimi w piłkę ręczną, gra z nimi w koszykówkę, ściga się, ma przewagę czy nie. Jeżeli masz chociaż chwilę zawahania, to ktoś ci już zrobił krzywdę, a w dzisiejszych czasach wyglądałoby na to, że sporo ludzi bałoby się pomyśleć nawet, że on ma tę przewagę, bo przecież nie wiadomo, przecież on pamięta taką jedną, powiedzmy, halinę, która była większa od takiego jednego franka w podstawówce, i to jest dowód na to, że chyba nie ma tej przewagi biologicznej. Coś mniej więcej w tym stylu. Okej, okay. troszkę w tym samym temacie. Proszę Was, nie pozwalajcie swoim dzieciom oglądać TikToka. A propos właśnie tego, że prawdopodobnie nie będą po nim w stanie za bardzo główkować na żaden temat samodzielnie. To na przykład taki filmik od chyba pani doktor. Wszystkie Karen, tak się mówi na białe kobiety o konserwatywnych poglądach, które mają problem z tym, że lekarze zaczynają używać sformułowania osoba w ciąży zamiast kobieta w ciąży. Posłuchajcie uważnie. Kobiety to osoby. Ludzie niebinarni i transseksualiści to też ludzie. Takich treści jest zeliardy. Natomiast może w tym miejscu będzie dobra chwila, żeby powiedzieć o tym, że ja byłem przez większość ostatnich lat przekonany, że ten walec neomarkistowski już się musi przetoczyć, że nie ma odwrotu. a Będzie po prostu no, interesująco. Natomiast teraz powoli myślę, że gdzieś to się waży, gdzieś ta szala się jakby próbuje cały czas przychylić. Czasami myślę, że już nie ma żadnych szans. Neomarkiści wzięli wszystko, a za chwilkę się okazuje, że tak naprawdę no, mają problem w wielu miejscach. Większość ludzi na świecie jeszcze jest normalna w miarę. Większość ludzi na świecie już publicznie bałaby się powiedzieć, co myśli o takiej pani doktor na przykład. No jest strach. Nie wiesz, gdzie to powiedzieć, nie wiesz komu. Nie, nie, no a taka śmieszna z takimi włosami, coś tam mówi. Ja tam raczej bym była za tym, żeby mówić kobiety w ciąży, ale no co się tam komu podoba. Ale to, co sobie pomyślisz, tak naprawdę głęboko. To jeszcze jest, powiedzmy, Twoje, nie? to jest jeszcze element prawdy. I według mnie powoli następują takie zjawiska, że ludzie zaczynają mówić to na głos swoją opinię, po prostu na głos. Z całym szacunkiem, nawet jeśli to jest prawdziwa pani doktor, no to yy, życzę jej, żeby tak, yy, była szczęśliwa, znalazła miłość, yy, przede wszystkim znalazła pana Boga w swoim życiu. W ogóle jej źle nie życzę. I to powiedziawszy, uważam, że jest stukniętą babą na ten moment. I teraz pytanie: Czy katolik może tak czasem powiedzieć, czy nie? Proste, proste pytanie. Bo yy, zapewniam Was, że zmiana języka, tego czym jest właśnie na przykład agresja, czym jest nienawiść, te wszystkie rzeczy zostały bardzo przedefiniowane, bardzo świadomie przez środowiska neomarksistowskie. Kiedyś agresja była oczywista, że agresją tak naprawdę jest agresja fizyczna, ewentualnie jakaś psychiczna, ale bardzo mocna, taka, że jest krzyk albo jakieś wjeżdżanie na psychikę bardzo mocne. Takie, że się, nie wiem, bardzo kogoś dręczy psychicznie. Natomiast dzisiaj... Powiesz komuś, że jesteś stuknięty, i to jest co? To jest zabójstwo prawie słowne, tak? 30 lat temu, jak się ktoś powiedział, że jesteś stuknięty. Jesteś stuknięty, chłopie. To ktoś by przeszedł do kontrofensywy na zasadzie wcale, że nie i już ci udowodni, że nie. A dzisiaj? Jak on mógł tak powiedzieć? To wszystko nie są zmiany organiczne, oddolne, że po prostu człowiek się zmienił i pozmieniał różne normy. To jest w wielkiej mierze sterowane od góry. Żeby właśnie można było zmieniać cały czas strukturę cywilizacji, żebyś nie mógł rozpoznawać, a już na pewno nie nagłos nazywać problemów. Powiem z tego miejsca o historii, może nie będę mówił, w jakim to miejscu Polski pewnego chłopaka w podstawówce, który powiedział mi właśnie, że jest w klasie dziewczyna, która zachowuje się dziwnie. Tam sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy i on mówi, że no jest taka jedna dziewczyna w klasie, która przyszła w nowym roku ubrana, powiedzmy, jak manga, emo, ja teraz nawet już nie nadążam, krótka spódniczka, koturny, króciutka bluzeczka I, yy, i tam, no właśnie, klasa nie wie w ogóle co robić, bo ktoś się zaśmiał, to dostał burę od pani, żeby się nie śmiać. Podobno ta dziewczynka ostatnio chodziła po kolegach, ma 12 lat dziewczynka, i pytała, po kolei kolegów z klasy, czy według ciebie osoby tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński, Zam ożenić się, czy jakichś tam słów użyła. I jak ktoś mówił, że nie, to ona odchodziła, a jak ktoś mówił, że tak, to ona mu bardzo dziękowała i go przytulała i dziękuję ci, dziękuję ci. To jest scenka z polskiej podstawówki. I teraz kiedyś rozprawiano się z takimi rzeczami bardzo szybko, w sposób zdrowy, w sposób normalny, nie zagrażający ani tej dziewczynce za bardzo, ani tym dzieciom, ani nikomu. Po prostu w sposób naturalny. Jeżeli można na głos mówić prawdę, jeżeli można, jeżeli się zaśmiejesz spontanicznie, to nie jest wredne, tylko no po prostu, no, ubrałeś się z jakimś kwiatkiem tu, to się śmieją. Dzisiaj za pomocą mediów społecznościowych na dzieci się wpływa zupełnie od innej strony. Od strony tak naprawdę Urządzonka takiego i powiem tylko tyle, że ja coraz częściej jestem w stanie, słysząc o jakimś dziecku albo rozmawiając o jakimś dziecku, obstawić ma TikToka, nie ma TikToka, ma TikToka, nie ma TikToka. Naprawdę, więc z tego miejsca chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak błaha sprawa, jak niektórym się wydaje. To nie jest tylko sposób spędzenia czasu, sposób na nudę, rozrywka. Tam jest ciągłe podłączenie rozumu twojego dziecka. Do kogoś, kto ma plan. Tak, czwartą sprawkę kończę. Widzę, że znowu dzisiaj jest trochę negatywnie, jak pewnie możecie to odebrać. Ja nie czuję się negatywnie, mówiąc te rzeczy. Ogólnie czuję w moim życiu dosyć duży pokój ostatnio. Nie ma najmniejszego powodu, żeby reagować na te treści w sposób pełen niepokoju. Nic tak naprawdę złego w sprawach zasadniczych się nie musi dziać dla Ciebie, dla mnie, bywa ciężko, no bo jakieś siły teraz na świecie mają przewagę. Niektórzy uważają, że to już z górki pójdzie. Ja na przykład jestem z tych, co uważają, że za pięć lat może być zupełnie inaczej w niektórych sferach. Że jeszcze ludzie o poglądach zdroworozsądkowych po prostu się ożywią i obudzą się, że tak naprawdę chodzi, to jest tylko walka o co? To jest tylko walka o rozumy młodzieży. Bo za chwilkę ci młodzi ludzie już będą dorośli i oni będą Kształtować. To jest walka, jeszcze nie jest stracona. Natomiast tak naprawdę, według mnie, większość modlitw, większość, większość pracy jakiejś organicznej powinna głównie dotyczyć tego, żeby mówić do młodzieży. A młodzież dojrzała już do tego, żeby mówić teraz do nich dosyć ostro. Są wręcz spragnieni tego, żeby walnąć im prawdę. Nie wiem, czy udaje mi się chociaż trochę przekazać to, co chcę w tej sprawce przekazać. W każdym razie. Badania w Anglii wskazały, że jednak mężczyźni, którzy czują się kobietami, mają nieuczciwą przewagę fizjologiczną nad kobietami i nie przez przypadek, chyba we wszystkich prawie sportach, we wszystkich krajach na świecie, są dyscypliny damskie i są dyscypliny męskie. Jednak to nie był jakiś taki zupełny przypadek. Idziemy do następnej sprawki. W jednym z ostatnich przeglądów sprawek mówiliśmy o tym, że Msza Święta dla Zwierząt jest planowana w jednym z kościołów i komentarze raczej były na szczęście dla mnie bardzo pocieszające. Większość ludzi widzi w tym zasadniczy problem, żeby przychodzić z ukochanym psem na Eucharystię, na przeświętą. Natomiast od tego czasu dostałem też od kilku osób ten sam wpis. Nie wiem czemu akurat ktoś zrobił go na LinkedIn, i nie będę podawał nazwiska, dlatego utniemy to od tego miejsca. W taki kościół i takie podejście do cyfryzacji wierzę. Poniedziałek z okazji Światowego Dnia Zwierząt pod razem Świętej w Sosnowcu ksiądz proboszcz. No, nazwisko każdy widzi, robi też, rzeczy publicznie ksiądz proboszcz, więc y, musi się liczyć z tym, że ktoś to skomentuje. Y, pozdrawiam księdza proboszcza i proszę wszystkich o modlitwę za niego. Zaprosił wolontariuszy ze Stowarzyszenia Nadzieja na Dom z psami. Cały kościół był w zwierzętach, dwa wykrzykniki. Temat przewodni, mówiono dzieciom i dorosłym o bezdomności zwierząt, która nie jest ich wyborem, a także o tym jak ważna jest troska o zwierzęta. Mówiono o tym jak wykorzystać internet, grupy tworzone na Facebooku, TikToka i inne dobra cyfrowe, by im pomagać. Dobra, jestem poruszony i chciałbym o tym głośno powiedzieć. W taki kościół, takie wykorzystywanie cyfryzacji i takie człowieczeństwo wierzę. Dzieci w maseczkach, w pierwszym rzędzie, tutaj zainteresowane, patrzą wyraźnie, jak ksiądz proboszcz w prezbiterium z psiakiem stoją. Jestem pewien, że to jest w trakcie mszy świętej, ale jeśli się mylę, to przepraszam. Natomiast no, z informacji, które były tam podane, to była msza święta. Właśnie, i teraz uwaga, pod tym wpisem, do czego teraz gdzieś nie mam dostępu, było bardzo dużo komentarzy, i tam akurat pod tym wpisem była przewaga takich, że cudowne, cudowne. Może niektórzy z Was już stracili cierpliwość do mnie, że ja mówię cały czas takie rzeczy. Na pewno to jest okres przejściowy na moim kanale, bo nie zamierzam budować tego kanału w ten sposób, że będę donosił za każdym razem o pięciu negatywnych sprawkach bo sprawek negatywnych od ostatniego przeglądu sprawek to ja bym mógł 50 podawać za każdym razem ale nieświadomość pewnych trendów które teraz się dzieją uniemożliwiają pójście dalej według mnie ja tak po prostu uważam więc to jest taki okres na moim kanale youtube'owym gdzie bardzo bym chciał żeby w kolejnych etapach przejść do czegoś powiedzmy już proaktywnie rozwiązującego Problemy duszy, tak naprawdę, w dzisiejszym świecie. W jaki sposób po prostu żyć, żeby wypełniać to, do czego Pan Bóg stworzył mnie i Ciebie. Na pewno postaram się, żeby było więcej spojrzenia w przód, po prostu. Na razie jednak, diagnoza tego, jaki jest, bywa w wielu miejscach, ciągle jakby ludzie zamiatają pod dywan informacje, czyli bardzo często spotykam się z taką reakcją. Po co mówić ciągle o rzeczach złych? No, po co mówić ciągle o rzeczach złych? Jeżeli ja widzę, że mam do czynienia z kimś, kto doskonale zdaje sobie sprawę, jak wygląda rzeczywistość, ale nie uważa, aby warto było się ciągle skupiać na tym, co jest złe, to w 100% się zgadzam. Też nie jestem takim człowiekiem, który myśli, że warto skupiać się na tym, co złe. Co więcej, myślę, że w swoim życiu jakby skupiam się raczej na tym, co, staram się skupiać na tym, co dobre. Natomiast, jeżeli mam do czynienia z kimś, kto mówi, po co mówić cały czas o czymś złym, a widzę, że on w ten sposób zamiata coś i jakby przekłamuje sobie samemu, jak jest naprawdę, to w jaki sposób potem można ustalać jakiś plan, skoro jest zupełnie inna diagnoza stanu wyjściowego. Więc to jest przyczyna taka bezpośrednia tego, że teraz jest tak, jest na tym kanale czas diagnozy stanu wyjściowego. I mam wielką nadzieję, jeżeli Pan Bóg pozwoli, przejść do następnego etapu, gdzie również będziemy zawsze sprawdzać, co się dzieje jakby w rzeczywistości. Natomiast będą też treści jakby jak z tego już iść dalej. Ale to dopiero może nastąpić, kiedy się ustali, jak jest. Więc jeżeli chodzi może o mszę świętą, gdzie pies pojawia się w prezbiterium, no to jest taki problem jakby w kościele katolickim, że naprawdę wdarł się nie tylko modernizm do kościoła katolickiego, ale... Rewolucja neomarchistowska, te macki, udało im się wejść za drzwi Kościoła Katolickiego w ten sposób, że wystarczy naprawdę kilka dziesięcioleci, gdzie stosuje się takie zasady, że nie można otwarcie dyskutować, nie można się konfrontować, nie można walczyć o jakąś prawdę, bo to są wszystko tak naprawdę zabiegi neomarchistowskie. Wytrącanie ludziom słów, wytrącanie im pojęć. Gdyby na samym starcie ktoś z tym księdzem usiadł 30 lat temu, i się skonfrontował, ale tak bardzo mocno na temat prawdy. Czy to jest, gdzie leży prawda? Czy to jest katolickie, czy to jest katolickie? Codziennie tak naprawdę stajemy przed pewnymi wyborami, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła, co jest zgodne z wolą Pana Boga na świat, a co nie jest zgodne. Natomiast jeżeli nie możemy się konfrontować na ten temat, nie możemy po prostu otwarcie dyskutować na ten temat, tylko mamy na wszystko przytakiwać, żeby była dobra atmosfera, to jednym z wielu, wielu efektów. Jest na przykład świątynia pełna zwierząt, jak tutaj napisał autor tego wpisu, i piesek w prezbiterium podczas mszy świętej. I może po raz trzeci dzisiaj jeszcze to badanie psychologiczne. Co czujesz, jak teraz to mówię? Niechęć do mnie, do posłańca, który mówi, przynosi tę niezbyt wesołą informację, że możesz tak naprawdę wziąć dwóch losowo wybranych księży, teraz z dwóch różnych miejsc w Polsce, Pozadzić ich przy stole, jak zaczniesz im zadawać 10 pytań do... To się okaże, że to są wyznawcy innego wyznania. I proszę cię tę informację, którą teraz mówię, rozważać tylko w kategorii prawda-fałsz. Czy jest tak, jak mówię, czy nie jest tak, jak mówię. A nie, że po co mówić o takich rzeczach? To takie, takie przykre to się zrobiło. Dawid, co ty teraz mówisz? Dobra, kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Proponuję kontynuować modlitwę różańcową do końca października o zbawienie własnej duszy. Jeżeli ta modlitwa zostanie wysłuchana, to wszystko zacznie się prostować, nie tylko w życiu tej osoby, ale wokół tej osoby. W to wierzę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Tym, którzy wytrwali do końca, tym bardziej. Mam nadzieję, że do zobaczenia w poniedziałek. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za Twój czas. Na razie.